Cześć kochani, witamy was w kolejnym filmie. Cześć kochani, witamy was w kolejnym filmie. Zaraz tu będzie choinka. A wiecie, że ten kosz robił mój pradziadek sam? To jest z prawdziwej wykliny kosz i dziadek plutu go sam. Miłosz mówi, że szkoda tego dywanika pod choinkę, ale to jest specjalnie dywanik choinkowy. Ja mam choinkę. Zaraz ją wniesie na plecach. Na plecach? Na plecach. Gotowe? A może ci pomogę, ale ja cię odłożę do... No co, ty taką choineczkę mam? Małą choineczkę. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Zobacz, jak pięknie pada śnieg. Zobacz, znowu pada. Znowu pada śnieg. Widzisz, jak super? Pójdziemy na spacer, jak przestanie padać, co? Założysz kombinezon, taki zimowy, cieplutki i pójdziemy zobaczyć, ile śniegu napadało. Ja mam, słuchajcie, w każdym pomieszczeniu karton. Karton, w którym są dekoracje do danego pomieszczenia, czyli w łazience mam karton, teraz w łazience mam karton, w sypialni, u lejci w pokoju mam karton z przeznaczonymi do pomieszczeń rzeczami świątecznymi. Także to jest taki dywanik łazienkowy. Zaraz go gdzieś tu rozłożymy, to zrzucimy to na sam koniec. Mamy ręczniczki, mamy czarny renifer brokatowy, mamy mydło w płynie z zarychą, mamy patyczki zapachowe. O, właśnie super jest ten zapach, pokażę wam. O tym zestawie mówiłam i stwierdziłam, że dam go do łazienki. To jest z zarychą, to jest 250 ml pojemności, o zapachu słonego karmelu. I to są, słuchajcie, patyczki zapachowe. Ja bardzo często kupuję w Zarze patyczki zapachowe, a teraz się akurat skończyły i byliśmy w Zarze w tym mieście i wzięłam już zapach taki bardziej świąteczny z myślą właśnie o świętach. Ja już go wąchałam w sklepie, więc pamiętam, jak pachnie. Mogę się doczekać, jak go odwiecie otworzę, bo on naprawdę super pachniał. I też ładnie wygląda. To. Do zestawu o tym samym zapachu wzięłam też mydło w płynie, które postawię w łazience. Gdzie? Jest. O, jak to pachnie. O Boże. Przepięknie. O, słony karmel, ale to jest taki słony karmel bardzo elegancki. Pięknie. Mogłabym mieć takie świąteczne perfumy. Naprawdę ładnie, bardzo elegancko. Pięknie. I chciałam czarne dodatki do łazienki, bo mamy tutaj czarne duże lustro, czarną umywalkę, czarny blat od umywalki i stwierdziłam, że ten czarny renifer tutaj będzie po prostu pasował przez swój kolor. No i dobrze jakby go postawić i już w ogóle nie ruszać, bo z niego się sypie, jak to z tych brokatowych dekoracji. Po prostu trzeba go postawić i potem tylko na niego patrzeć i podziwiać i nie dotykać, broń Boże, bo będzie trzeba wszystko sprzątać z brokatu. Teraz mi się to jeszcze udaje, bo lejcia jest malutka, ale jak lejcia będzie starsza, no to nie sądzę, że będę w stanie, że nawet nie będę chciała. Wiecie, tego nie dotykaj, no nie, no to jest po to, żeby cieszyło, więc będzie się pewnie tym bawić, ale tego brokatu będzie tyle. Trudno. Będzie to będzie. Kupiłam takie coś z takim czymś w takim sklepie. Kupiłam takie coś, takie drzewko w Pepco za 10 zł. I z myślą właśnie o łazience, bo to jest bardzo małe i stwierdziłam, że w łazience będzie ładnie pasować, jak wiecie, jest malutkie, to zgrabne, można gdzieś fajnie to rozłożyć, znajdzie się na to miejsce, więc stwierdziłam, że do łazienki to będzie ładnie wyglądać. Po prostu tak chcesz spokojnie być w tym domu. O, za wysoka. There were candy canes and jingling chimes. Christmas in the good old times when the snow fell. Kolejny rok w naszym domu jest choinka. Misia, podoba ci się? Jasio, może być? Candles, hot cards, even brighter looks.
Teraz choineczka do środka. Potem przysypać będzie trzeba ją piachem. Taka nie jest za duża, nie? Sama. Nie, już jest malutka. Nie jest taka za duża. Nie, Miłosz. To jest chyba największa, jaką mieliśmy, ale nie jest taka aż za duża. Taka optymalna, nie wiecie? Piękna. Nie wiadomo, gdzie ma ładniejszą stronę. To będziemy obracać. Chyba, że jest cała ładna. No, ty wybierałeś, to na pewno jest cała ładna. Nie wiadomo. Prosto stoi? Nie. Nie stoi prosto? Nie. A jak ma stać? W lewo. W lewo, czyli do mnie? No. Unboxing choinki. Dawaj. Firmowa choinka. Chanel. Zalajemy to wodą. A nie mieliśmy takie odżywki na choinki w zeszłym roku? Mieliśmy. To może tam odżywka jeszcze byśmy dodali. Tylko nie wiem, czy jest. Ale ładna jest. To ma tak fajnie gęsto w środku. No. Zmieniliśmy się. My? Bardzo. No, ale... No, wyobraź sobie na przykład 2 lata temu, 3 lata temu, jakby wyglądała przywiezienie choinki i dekoracja. Przecież nieważne, o której byśmy ją przywieźli, czy to by była północ, czy 3 w nocy, to tego samego dnia ona by była tu postawiona, przycięta, zapakowana, załadowana i wystrojona. Choćbyśmy mieli skończyć rano. A teraz przywieźliśmy ją przedwczoraj. Jeden dzień leżała w samochodzie, drugi dzień leżała na tarasie. Dzisiaj jest 3 dzień, dopiero ją wkładamy do domu. I żeby było śmieszniejsze, będzie tu stała do jutra. Dopiero jutro będziemy dekorować. Jak to mówi nasza koleżanka. 360 stopni. Inny człowiek. No bo, a może my się już postarzyliśmy? Gdzieś tylko nie osikaj tego drzewka. Oj, to już się robi błota. Tituś, to nie jest drzewo w lesie, tylko drzewo w salonie, dobra? Tituś, Nołuś. Nołusia trzeba obciąć. Włosy mu ostrzec. A misia, co mi daje z buzi? Świąteczne buzi? Dasz mi? Życzenia ci składam. Musisz kogo najlepszego, misiu. Stoi w błocie, nie ma sprawy. Tak, idę roznieść po dywanie. Macie w salonie takie rzeczy? Super! Wszystkie narzędzia są u góry, nie chce mi się iść. Z miotką ładował. Bo mamy remont na górze. Trzeba sobie radzić. I mamy taki trochę bałagan w domu przez ten remont na górze. Trochę? Takie warunki polowe. Poproszę cię o butelkę z wodą. Dobra. Tata. Taka duża jest ta choinka, co? Jak na dworze. Choinka jest aż do... Masie będziemy dekorować choinkę. Ale nie będziemy nakładać w tym roku bombek okrągłych, bo jakoś nam to nie pasuje do stylówki salonu. Tylko same takie duże laski cukrowe. Takie i takie. To będzie kompletnie inna choinka niż zawsze. Zawsze mieliśmy taką tradycyjną z bombkami, lampeczkami i tak dalej. A składamy widzom życzenia? No my już składaliśmy życzenia. Nie, tylko wesołych świąt. No to życzymy wam wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Jorku. Zobaczcie, tam w tle jest ona tylko z lampkami i dorzucimy takie wielkie laski i chyba będzie dobrze. I wyglądajcie Kevinę. Życzymy wam wesołych świąt i ja mam takie jedno życzenie. Jakie? No. Rodziców. No. Ja się w sumie to jest takie, że nie,
że myślę, że jakby każdy spełnił to życzenie, to że każdy byłby szczęśliwy. Takie refleksyjne? Mhm. No dobra, no to tak na święta się refleksyjne rzeczy robi, no to powiedz. Ja wam życzę, żebyście te święta spędzili tak jak czujecie, a nie tak jak wypada. No, jestem pod wrażeniem. Oto to. Tego się trzymajcie, to naprawdę jest ważne. My już tak jakieś kilka lat spędzamy tak święta i jest naprawdę najlepiej. Czego ja tu noszę, Anię? Ona jest moim murzynem. A mamy tylko jeden. Chyba, że nie będziemy go prać przez cały grudzień i chodzić w brudnym. Dosyć dużo mamy tych lasek. Tak, bo my je kupiliśmy rok temu i jeszcze jechaliśmy dokupić, bo nam brakowało. Wow! Zobaczcie, jakie mamy brudne lustro. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. To chciałabym tak wyostrzyć, żeby były widoczne tylko te ślady, ale nie potrafię tego zrobić. I chciałam wam powiedzieć, że ja specjalnie tego lustra nie myję, bo to są ślady rączek Leci i specjalnie ich nie myję, bo stwierdziliśmy, że to jest najpiękniejsza dekoracja świąteczna w tym domu. Ale słodko. Jak paznokcie pasują mi do tych lasek cukrowych teraz. Jakbym specjalnie paznokcie robiła pod choinkę. Perfekcyjnie. My ozdabiamy dom, a zapomnieliśmy gwiazdy włączyć. O, wiecie, że kiedyś nienawidziłam ciepłego światła i wszystkie żarówki zmienialiśmy na niebieskie w domu, bo miałam wrażenie, że jak jest ciepłe światło w domu, to jakoś tak wszystko jest takie babciowate i zmieniałam na białe. I jak zmieniliśmy żarówki na białe, to od razu miałam wrażenie, że jest nowocześniej w domu. A teraz mi się zmieniło i znowu wolę ciepłe światło. I myślę, że jest takie bardzo przytulne, cieplutkie i wolę jednak żółte żarówki. Mi się dzisiaj śniło, że mamy 7 efików. Oprócz Titusia, Misi, Nousia i Jasia, mieliśmy jeszcze Nowego Jorka i 2 kawaliery. Myślisz, że nam to grozi? No. No tak mi się śniło i miałem problem, żeby misie znaleźć pośród tych 3 kawalierów. Tyle miałeś psów? Takie same 3, takie 3 misie, nie? O nie! No, a chcesz mieć jeszcze jednego Malteńczyka? No uś! A Malteńczyki mi się tam kiedyś śniły. Jakoś tak, no, kilka tygodni temu pomyślałem. No bo to jest efikolan. Chcemy jeszcze Malteńczyka jednego. Ale to jest wtedy prawdziwy efikolan! A wtedy mi się śnił Martańczyk, że mieliśmy nowego Martańczyka. No. I mieliśmy Kawisia, tylko tego takiego brązowego. Mhm. Śliczne są. To chyba będą Martańczyki i Kawisie. Mm. Im trzeba włosy obciąć. No, jesteś do fryzjera. Źle wyglądają. No, ale no to mój też futro zimowe. Wiesz, jak śniegu po tym popiela? W ogóle go nie widać. Teraz mówimy, że wychodzimy. Ono już jest taki, że jak my dziś się wybieramy, no to on wie, że my wychodzimy i tak się skrada po cichutko pod drzwi i tak się wtapia w tło tych drzwi, że niby go nie widać i chce z nami wyjść zawsze. Jestem w trakcie dekorowania Leci pokoju na święta i właśnie zapukał pan kurier z moją paczką, z której się tak cieszę, bo zamówiłam sobie rozświetlacz, którego nie było chyba z miesiąc na stronie. A bardzo na niego czekałam, więc bardzo się cieszę, że przyszedł pan kurier. W ogóle dzień kuriera to jest zawsze dobry dzień. I zobaczcie, zaraz wam pokażę. Wyjmę to opakowanie. Zobaczcie, jak pięknie przychodzą zapakowane paczki z Chanel. Trzeba czekać tydzień. Myślę, że tydzień czekałam, ale no ale warto.
Patrzcie, jak pięknie, to jest tylko opakowanie i ja się tym opakowaniem ekscytuję już kilka minut. To jest przepięknie zapakowane. Przepiękna paczka. Więc jak to rozpakować, żeby tego nie zepsuć? Jak słyszycie w tle chrapanie, to to Mija. Przestawiliśmy tutaj choinkę, dlatego że tam mamy pełno choinek na tarasie. I teraz tutaj była choinka i choinkę przestawiliśmy tam. Mówię ciszej, bo tak, u nas wszyscy śpią, wszyscy mają drzemkę, wszystkie fiki, wszyscy śpią, a w pokoju obok śpi Lejcia, też ma drzemkę. Więc no, mi na pewno nie obudzę. Mija chrapie jak koń. Ale na Lejcie muszę uważać. Chciałam kupić kokardki, teraz są modne kokardki na choince. I wyobraźcie sobie, że w żadnym sklepie nie znalazłam gotowych kokardek, oprócz w Tedim, ale tam były kokardki w kratkę czarno-białą. No i nie podobały mi się takie, wolałabym jednokolorowe, czerwone. Więc nie kupiłam. Chciałam kupić wstążkę i sama zrobić kokardy na choinkę, to nie można było kupić nigdzie czerwonej wstążki. W żadnym sklepie nie było czerwonych wstążek, więc nie będzie. Może w przyszłym roku mi się uda ten pomysł zrealizować. Zainspirowaliśmy się Kim Kardashian i zrobiliśmy sobie las na tarasie. Słyszycie, jak Mija chrapie? Miłosz pojechał po choinkę na taras. No i ostatecznie powiedział, że kupił 5 choinek, więc mamy 5 choinek. Musiał jeszcze jechać na szybko do Obi na ostatnią chwilę i dokupić lampki na te choinki. No i już widzę, że to drzewko to jest sosna i najbardziej mi się podoba, Miłoszowi też. Więc takie tutaj robi na nas wrażenie wizualne, że na pewno będziemy po nowym roku dzwonić do ogrodniczego sklepu i prosić, żeby nam przywieźli takie wielgachne drzewa i wiecie, zasadzimy sobie je po prostu przed domem, no bo są tak piękne, że i latem i zimą będą niesamowicie wyglądać, a zimą właśnie fajnie byłoby na przyszły rok takie prawdziwe drzewka, które są, wiecie, już zakopane w ziemi, ozdobić lampkami i nie trzeba byłoby robić takich sposobów jak te, jak teraz. To są po prostu cięte choinki, które są na tarasie całe w lampkach. Marzy mi się taki ogród przed domem, calusieńki w drzewach. Ale niestety to nie w tym domu, może w kolejnym.